Cześć, z tej strony Grzegorz. Witam Was na kanale Auto Discover, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam GMC Yukon w wersji luksusowej, czyli Denali. To jest luksus po amerykańsku, o tym w dzisiejszym odcinku. Samochodem wjechałem sobie na plażę, tak całkowicie legalnie można tutaj w miejscowości, w której jestem, po tej plaży jeździć. Wystarczy, że macie samochód z dużym prześwitem, z napędem na cztery koła. Oczywiście z napędem na tył czy na przód też można wjechać. Piasek jest dość ubity, natomiast niech Was to nie złudzi. Co jakiś czas pojawiają się takie większe połacie gęstszego piachu, natomiast pomoc drogowa gdzieś tutaj tycha i niestety tych, którzy napędu na cztery koła nie mają, musi wyciągać. GMC Yukon to nieco bardziej luksusowa wersja Chevroleta Tahoe. Chevroleta Tahoe pokazywałem Wam w zeszłym roku, miałem okazję go testować podczas mojej tej ostatniej wizyty w Stanach. W tym roku byłem może nieco bardziej grzeczny, bo dostałem GMC Yukon Denali. Miałem do dyspozycji jeszcze Cadillaca Escalade, natomiast GMC Yukon Denali nie ma w żadnym odcinku na polskim YouTubie, także postanowiłem Wam pokazać ten samochód. Co prawda w tym momencie Adam naprawia GMC Yukona właśnie w wersji Denali, natomiast nieco go ubiegłem. Pewnie będzie chciał ten samochód również pokazać w wersji może bardziej troszkę polskiej. Natomiast ja, skoro już jestem w Ameryce, skoro dostałem taki samochód, to postanowiłem go Wam również przedstawić. Samochód jest bardzo, bardzo fajny, bardzo fajnie wyposażony, jak na samochód z wypożyczalni, czy w ogóle jest mega, ponieważ mamy wersję Denali. Co prawda nie jest to wersja najwyższa, bo od tego roku mamy już wersję Denali Ultimate. W 2023 roku GMC wprowadziło właśnie Denali Ultimate. Oczywiście za taką wersję Yukon Denali trzeba zapłacić około 80 tysięcy dolarów, między 75 a 85. Praktycznie do stówki dobijecie, wybierając wersję Yukon Denali Ultimate. Mamy tam naturalne skóry, drewno sprowadzane z Azji, zawieszenie pneumatyczne, praktycznie autonomiczną jazdę, czyli dość dobre wyposażenie. GMC Yukon Denali to taka bardziej spokojna, wydaje mi się, nie rzucająca się wersja, natomiast również ekskluzywna propozycja koncernu General Motors. Jeżeli ktoś się chce pokazać, to wybiera Cadillaca Escalade, natomiast tam za wersję topowe, czy w ogóle topową, przedłużoną wersję ESV, trzeba zapłacić powyżej 100 tysięcy dolarów. Prezentowany egzemplarz to najnowsza iteracja modelu, dostępny od 2020 roku, także mniej więcej pewnie połowa cyklu produkcyjnego. Bardzo fajny wygląd, dość duży grill, lampy takie w kształcie litery C, nawiązujące do oczywiście pick-upa Sierry. Ogólnie Denali no to taka troszkę taki pick-up z doładowanym tyłem. No nie jest na pewno tutaj tak luksusowo jak w Mercedesie, GLS-ie czy chociażby nawet w BMW X7. Natomiast jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wybór silników, to mamy do wyboru podstawową jednostkę 5.3, 358 koni mechanicznych mocy, 6.2 obecną w tym egzemplarzu, generującą 424 konie mechaniczne. Silnik dobrze nam znany m.in. z Chevroleta Camaro czy z Chevroleta Corvette oraz również 3-litrowy diesel poniżej 300 koni mechanicznych mocy. Te diesle chyba za dobrze się w Ameryce nie sprzedają. Mało GMC Yukonów z tym dieslem widać. W prezentowanym modelu jest standardowy w wersji Denali silnik 6.2. Oczywiście mamy tutaj V8. Natomiast ja akurat się przesiadłem z BMW X5, miałem ją oddać, ponieważ zapalił się oilczek. Tam była jakby pierwsza wymiana oleju, więc stwierdziłem, że nie będę nabijał kolejnych mil i jakby niszczył, degradował egzemplarza. Zwróciłem się do wypożyczalni o wymianę i właśnie dostałem takiego Yukona Denali. Około 6-6,5 sekundy do setki. Także moim zdaniem dość okej, wynik do codziennego się poruszania. Oferuje nam ten samochód bardzo uczciwe spalanie, około 17 mil z galona jestem w stanie nim zrobić, więc przekłada się to na średnie spalanie około 14 litrów. No myślę, że jeżdżąc gdzieś tam po mieście, to spalanie byłoby w granicy tych litrów 20. Także jeżeli chcielibyście zamontować tutaj podtlenek, czyli instalację LPG, no to niestety trzeba mieć świadomość, że musi być dotrysk benzyny. Nasz egzemplarz skonfigurowany jest na około 77 tysięcy dolarów plus opcjonalne wyposażenie prawie 10 tysięcy. Sporo jak na wypożyczalnię. Ktoś tutaj nie był na pewno ścigany przez księgowego, konfigurując ten samochód. Natomiast dzięki temu mamy m.in. te koła 22 cale. Jeżeli chcecie je w standardzie, musicie spojrzeć na wersję Yukon Denali Ultimate. Oprócz tego mamy bardzo fajną rzecz, bardzo ułatwiającą wsiadanie, czyli wysuwane stopnie,
Bardzo fajnie to działa, oprócz tego one mają takiego ledzika. Pokażę Wam może, jak się trochę ściemni, jak to wygląda. Razem z tym w pakiecie przychodzi szklany panoramiczny dach. Mamy tutaj jeszcze dołożony jedynie $500 aktywny tempomat, natomiast pozwala uniknąć pewnie przy okazji wielu kolizjom. W wersji Denali Ultimate mamy już całkowicie inny system półautonomicznej jazdy. I to, co tutaj mnie akurat boli, pokażę Wam może bardziej to, jak wsiądziemy do środka, to brak jakiejkolwiek nawigacji oraz rozpoznawania znaków. Jeżeli by się chciało to mieć, to akurat w wersji 2023 mamy już mapy Google'a, więc super, pod warunkiem, że no nie jest to egzemplarz wypożyczalni. Zaoszczędzono w ten sposób $900. W standardzie mamy tutaj oczywiście automatyczną skrzynię biegów, 10-biegowy automat opracowany razem z Fordem. Mamy już niezależne tylne zawieszenie. W poprzedniej generacji były, słuchajcie, tutaj jeszcze resory piórowe. Wcześniej w Denali mieliśmy standardową pneumatykę, czyli zawieszenie powietrzne, natomiast w wersji Denali chyba trzeba dopłacić, dopiero w wersji Denali Ultimate mamy je w standardzie. To jest rzecz, której najbardziej moim zdaniem tutaj w tym samochodzie brakuje. Mamy magnetyczne, czyli elektroniczne stabilizowane amortyzatory, które oczywiście coś tam dają, natomiast spore koła, 22 cale, dość mało dziur na tych amerykańskich drogach, natomiast jeżeli jakaś dziura się trafi, to już jest mocno odczuwalna. Kupując taki samochód gdzieś tam w Stanach, czy tak jak my, szukając na aukcji, na pewno patrzyłbym po stickerze, żeby było to zawieszenie pneumatyczne. Tutaj już nieco bardziej kopny piasek. Czuć, że auto no minimalnie walczy ten napęd na 4 koła. Bardzo, bardzo dobrze tutaj pracuje, także trzeba na pewno uważać, importując samochody. Gdzieś tam sporo tych wersji z napędem na tył, jak to na słonecznej Florydzie. No, niektórzy się zastanawiają, po co brać, skoro nigdy gdzieś tam śniegu samochód nie zobaczy. Natomiast jak będziecie chcieli wybrać SUV-em na taką oto plażę, to już niestety może się skończyć różnie. Wyjechaliśmy sobie z plaży, także zmieniłem z powrotem tryb jazdy na normal. Oprócz tego trybu normal mamy do wyboru tryb ciągnięcia, tryb offroadowy i tryb sport. Nie ma żadnych trybów track, nie ma żadnych trybów snow ice. Mamy tutaj silnik V8, natomiast nie jest to dźwięk rasowego, bulgoczącego V8 znany rodem z Camaro czy z Corvette. Jest to duży, rodzinny SUV i tak po prostu ma być. 425 koni mechanicznych mocy, wystarczająco, natomiast trzeba mieć na uwadze, że nie jest to demon prędkości, prawie 3 tony wagi. Amerykanie gdzieś tutaj nie odchudzali, nie oszczędzali na niczym. Także jest tutaj co ciągnąć, natomiast jeżeli chcemy, zobaczcie, przyspieszyć, to nie dość, że przyjemny dźwięk silnika, to jeszcze tej dynamiki jest wystarczająco, żeby kogoś wyprzedzić, czy żeby się włączyć do ruchu, jest moim zdaniem naprawdę ok. Przeniosłem się już na parking pod wynajmowane mieszkanie i zobaczcie, jakie to jest duże, obok Honda CR-V najnowszej generacji, która wygląda praktycznie jak jakieś malutkie miejskie auto. Gdzieś tam dalej Silverado, jeszcze w dodatku z paką. Korzystając z tego, że jest tutaj troszkę ciszej, troszkę spokojniej, pokażę Wam nieco środek, trzeci rząd. Naprawdę miejsca w tym trzecim rzędzie jest więcej niż w niejednym aucie, które ma, słuchajcie, dwa rzędy. Tutaj mamy podniesiony fotel drugiego rzędu, mamy wajchę, spokojnie możemy sobie przedłużać do przodu, do tyłu. Oprócz tego składanie, aby wsiąść do tyłu, również bardzo proste. Raz naciskamy, fotel się składa, drugi raz naciskamy, fotel się podnosi, nawet dziecko będzie w stanie to zrobić. No i bardzo fajnie tutaj w tej wersji siedmioosobowej, ponieważ siedząc na fotelu w trzecim rzędzie sporo miejsca. Ja prawie 2 metry wzrostu, 1,90 m z hakiem i naprawdę w tym trzecim rzędzie jest wygodnie. Jeżeli ten fotel byłby jeszcze bardziej podsunięty do przodu, to w ogóle już by było naprawdę nieźle. Natomiast siadając na środku, no to tego miejsca jest naprawdę ogrom. Polecam każdemu szukać właśnie, zresztą te wszystkie wersje bardziej luksusowe, wersje Denali mają właśnie tą konfigurację 2, 2, 3. Te fotele kapitańskie w Ameryce są gdzieś tam synonimem większej ekskluzywności. No nie ma tutaj elektryki, natomiast moim zdaniem zupełnie niepotrzebna. Dwoma delikatnymi naciśnięciami przycisku jesteśmy w stanie tutaj ten
hotel złożyć. No i raz, dwa jesteśmy w stanie wysiąść. Oczywiście, gdyby był fotelik, byłoby nieco ciężej. Natomiast również te fotele są przesuwane do przodu, do tyłu. Zobaczcie, począwszy od takiej konfiguracji, gdzieś tam przesunięte to jest do samego przodu, aż gdzieś tam, jeżeli chcemy mieć więcej miejsca, możemy o dobre 15-20 cm przesunąć do tyłu. No i wsiądę sobie jeszcze na fotel w drugim rzędzie. No to tego miejsca już jest naprawdę wystarczająco. Pokażę Wam potem super bajer związany z tą konsolą środkową, ponieważ no dość ciekawie to GMC rozwiązało. Mamy tutaj sterowanie nawiewami w drugim rzędzie, mamy siedzenia podgrzewane. W rzędzie pierwszym mamy zarówno ogrzewanie, jak i wentylację. Niestety nie mamy masażów, być może są one dostępne jako opcja, natomiast przede wszystkim są standardem. Myślę, że jak ktoś pragnie masaży, no to decyduje się na tą wersję Denali Ultimate. Fotelik mojej córy, sporo miejsca. Moja córa też bardzo ten samochód lubi, ponieważ siedzi się dość wysoko, nawet jak ona jest na tych Isofixach wpięta do tego fotelika, no to bardzo dobrze wszystko przez te duże szyby okna drugiego rzędu widzi. Zresztą linia dachu poprowadzona prosto, klasycznie, także dzięki temu mamy naprawdę, naprawdę sporo miejsca. No i miejsce, gdzie pewnie właściciel, kierowca będzie spędzał najwięcej czasu, gdzie ja osobiście jeżdżę, nie wiem, 97% czasu jeżdżę samochodem właśnie za kierownicą. Także mamy tutaj amerykańsko, bo amerykańsko, czyli mamy tutaj taką ekologiczną skórę, przeszyciami z takiej akcentowej nici. Kolor środka, zarówno kolor zewnątrz, bo to nie jest czarny, to się nazywa chyba Titanium Rush, tak zarówno kolor środka również nie jest czarny, to jest taki bardziej lekko wpadający w brąz. No, standardowe otwieranie, zamykanie. Tutaj mamy sterowanie szybami, jak w większości samochodów. Mamy dwa schowki. Tutaj pierwszy mniejszy oraz drugi nieco większy. Mamy ustawienia fotela. Też standardowe: góra, dół, przód, tył, pochylenie oparcia i pompowanie odcinka lędźwiowego. W 2023 roku, zobaczcie, to wszystko też jest jakby już zespolone. W pełni wirtualne zegary. Pojawia nam się Denali. Denali, nazwa parku narodowego w Stanach Zjednoczonych, natomiast sam Yukon nawiązuje do terytorium w Kanadzie. Jedno i drugie dzieli kilkaset kilometrów, czyli nazwy zaczerpnięte z geografii. Natomiast od dobrych 25-30 lat model dostępny w Stanach. Wszystko jesteśmy w stanie sobie oczywiście tutaj ustawić. Niestety po tej zabawie na plaży troszkę spadł mi zasięg. Na środku możemy wybierać pomiędzy telefonem, nawigacją, natomiast możemy sobie wybierać również, jak chcemy, żeby te liczniki wyglądały. Zobaczcie, pomiędzy wersją klasyczną, czyli mniej więcej tak, jak to wyglądało w wersjach przednich, powiedzmy liftowych, gdy tych wirtualnych zegarów jeszcze nie było, takie progresywne, nowocześniej powiedzmy, cyfrowo, czyli tutaj już mamy z lewej osobno ustawiamy, z prawej osobno ustawiamy i ja osobiście bardzo lubię, zwłaszcza jak gdzieś się w nocy jedzie, ten clean look, czyli tylko i wyłącznie prędkość widzimy na dole, aktualny przebieg, zasięg i w zasadzie tyle informacje, które są potrzebne, jak jeździłem, żeby to nie przeszkadzało. Możemy sobie zastanawiałem się, czy to auto ma head-up, bo nie widziałem nigdzie w ustawieniach, natomiast gdzieś tutaj tymi przyciskami z boku możemy sobie rozjaśniać lub też ściemniać do takiego stopnia, że tego head-upu w ogóle nie widać. No i również wysokość, ogromny ten head-up, zresztą wszystko w tym samochodzie jest ogromne. Zobaczcie, ile jest przycisków na górze. Trzeba się chwilkę obyć, aby to wszystko zapamiętać. Tutaj możemy zmieniać poziom otwarcia klapy. Bardzo fajnie, bo jednym przełączeniem przycisku ta klapa jest naprawdę ogromna. Nie jest dzielona tak jak w dużym Range'u czy w X5. Natomiast możemy ustawić, że tylko i wyłącznie chcemy otworzyć 3/4 lub też maksymalnie. Możemy również otworzyć samą szybę, aby gdzieś tam szybko włożyć zakupy. Oprócz tego, jeżeli mamy, nie wiem, dzieciaki, żona wraca z zakupami, jednym przyciskiem możemy sobie złożyć i rozłożyć tylną kanapę. Także fajny bajer. Jest to w pełni elektryczne. Jest ta tylna kanapa dzielona w formule 40 do. Nawet gdy fotele drugiego rzędu są odsunięte na maksa do tyłu, to działa. Oprócz tego możemy sobie sterować tutaj roletą dużego panoramicznego dachu. Możemy panoramiczny dach, tak jak teraz widzicie, otworzyć w całości, no albo uchylić.
Bardzo fajnie, że on tutaj jest, bardzo fajnie, że on pojawił się tutaj jako ta opcja, ponieważ sporo światła dzięki temu jest wpuszczane. Tak więc jeżeli chodzi o system infotainment, to jest też również ciekawe, że wersja Denali ma inną deskę rozdzielczą niż pozostałe wersje, także również przy okazji napraw dobrze o tym wiedzieć. Bardzo fajnie tutaj jest ten kilkunastocalowy ekranik wkomponowany w tą deskę. Nie jest to jakiś wielki tablet rodem z nowoczesnych samochodów. Natomiast jest to tutaj klasycznie. Wydaje mi się, że Yukon właśnie bardziej do tych klasycznych, bardziej ułożonych klientów jest skierowany. Jeżeli ktoś chce jakieś szmery, bajery, no to sięga po Cadillaca Escalade. Tam bardziej nowoczesne, gdzieś tam obłe kształty tej deski rozdzielczej. Nie ma czegoś takiego, jak było być może przy okazji liftu, to zmienili, ponieważ część ludzi to krytykowała, mianowicie, że inaczej się, że chyba D w Tahoe się wciskało, natomiast R się ciągnęło. Natomiast w tym momencie zarówno R, jak i N działają w formie takich przycisków, które trzeba pociągnąć. Neutral, no to już jest wciśnięcie przycisku. I P, również wciśnięcie przycisku. Ręczne wybieranie biegów. Ja akurat no, bardzo rzadko z tego korzystam, natomiast no, nie wiem, ciągnąc przyczepę czy coś, na pewno się zdarza. Więc mamy tutaj tryby L+, L-, natomiast nie mamy manetek. W wersji Denali mamy system kamer 360 stopni. Chyba musimy samochód odpalić, żeby Wam to pokazać. Bardzo fajnie całą przestrzeń wokół samochodu widać z przodu, z tyłu, nawet widok na hak, jeżeli byśmy gdzieś tam cofali. Także ma to oczywiście ułatwiać życie użytkownikowi. No wydaje mi się, że ten wariant, czyli 2/3 kamera cofania i ewentualnie widok 360, to jest to, czego będziemy najczęściej używali. I rzecz, która moim zdaniem absolutnie genialna, fenomenalna, powinna zostać przeniesiona również do innych marek. Wibrowanie fotela przy cofaniu, czyli gdy cofamy, zbliżamy się do przeszkody, to im bliżej jesteśmy, tym mocniej nam gdzieś ten fotel wibruje. Zresztą nawet teraz sobie włączę, pewnie zaraz się wykrzyknik pojawi, no może nie widzi przeszkody, więc to nie działa, natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, że gdy chcemy wycofać, to naprawdę to wibrowanie fotela, no ja to akurat osobiście znam z Cadillaca, ogólnie marka General Motors ma coś takiego. Tutaj pojawia się sterowanie telefonem, oprócz tego mamy sterowanie oczywiście zarówno przodu, jak i tyłu osobno, dwie strefy, no wszystko powiedzmy standardowo. To co mnie najbardziej boli, to co wspominałem wcześniej, zobaczmy, ta aplikacja wymaga wykupionej subskrypcji, więc jeżeli nie mamy subskrypcji, nie mamy nawigacji, nie mamy rozpoznawania znaków drogowych, no niestety słabo. Sterowanie dźwiękiem, oczywiście jak to w Ameryce mamy Alexę, mamy również podcasty, mamy Sirius XM, czyli radia satelitarne, natomiast w porównaniu do BMW, gdzieś tam tutaj akurat bardziej muszę uważać na, czasami córka zaśnie, potrzebuje wyłączyć muzykę, żeby gdzieś tam jej nie przeszkadzało. Także fajnie, bo tu jednym przyciskiem możemy sobie sterować, gdzie chcemy, żeby grało. No znowu, jak mają iść bajki, no to puszczam skierowane to bezpośrednio nad nią. No i standardowy panel, gdzie wszystko już tutaj jesteśmy w stanie ustawić. Oprócz tego, jeżeli chodzi o dół, no to tutaj no dość dziwnie, bo mimo że bogata wersja, to nawet w Denali Ultimate w tym miejscu chyba nic nie ma, także na pewno dziwnie to wygląda, że tutaj mamy pusty przycisk, natomiast góra, czyli sterowanie multimediami, i dół, czyli sterowanie ogrzewaniem, chłodzeniem. Fajnie, że nie ma tutaj jakichś, nie wiem, miliona dotykowych przycisków, czy że nie trzeba gdzieś tam zmieniać temperatury, wchodząc gdzieś głęboko do menu. Wszystko mamy dostępne praktycznie na przycisk, natomiast tych przycisków również nie ma za dużo. I to, co również mi się bardzo podoba właśnie w markach General Motors, to na przykład ogrzewanie. Jesteśmy w stanie sobie ustawić ogrzewanie zarówno dołu, jak i góry, albo również osobno góry, lub też wentylacja, wszystko trójstopniowo. Jednym przyciskiem możemy całkowicie wyłączyć nawiewy z tyłu, albo gdzieś tutaj włączyć i ustawić szybko na panelu dotykowym jakieś ustawienia dla tyłu. Jeżeli chodzi o ogrzewanie kierownicy, no to znalazło się tutaj. Mamy oczywiście również w standardzie aktywny tempomat, gdzieś tutaj sobie to ustawiamy. Chciałoby się powiedzieć, normalny, standardowy w tego typu samochodach podłokietnik, miejsce do położenia telefonu, w środku ogromny schowek, niby wszystko takie samo, natomiast zobaczcie, tu mamy jeszcze jeden przycisk schowany, o i tutaj,
Zobaczcie, tutaj możemy tym przyciskiem otworzyć ukryty schowek. Oczywiście tutaj za dużo tych rzeczy nie będzie można położyć, ponieważ tutaj jest sekretny schowek. Nie wiem, jeżeli macie dokumenty, jeżeli macie jakieś paszporty, to oczywiście bez elektryki do tego się tutaj nie dostaniemy. Także bardzo fajnie, bo można tam to bezpiecznie zostawić. Natomiast po przysunięciu do środka tego nie widać. Jeszcze jeden fajny bajer, że jak do tyłu te cupholdery przesuniemy, to no to po prostu, że tak powiem, pasażerowie drugiego rzędu będą mieli do tego dostęp. Również z pilota możemy otworzyć szybę. Zobaczcie, jeżeli chcemy tylko szybko coś wrzucić, no to otwieramy sobie tutaj tylko i wyłącznie szybę. Natomiast jeżeli mamy więcej bagaży, no to oczywiście nam się to tej elektrycznie podnosi z przycisku. Parę słów na temat bagażnika. Przy podniesionych siedzeniach trzeciego rzędu tego miejsca jest sporo. Wysoko poprowadzona linia dachu, także ja nawet praktycznie minimalnie tylko składając wózek dziecięcy jestem w stanie go na szybko wrzucić. Już jest ciemno, więc będzie to widać, może jak się jeszcze całkowicie ściemni, to Wam pokażę to jeszcze bardziej. Również bardzo fajny gadżet, natomiast również gdy dochodzimy do samochodu, gdzieś tam przy starszych osobach, jeżeli nie chcemy, żeby się potknęły, no to mamy oświetlanie LED-owe w tych rozkładanych listwach progowych. A oprócz tego taki minimalny smaczek, czyli większość producentów gdzieś tam ma to w lusterkach, w GMC również można dopłacić, natomiast tutaj mamy taki mini projektorek GMC pod gdzieś tam tylnymi końcówkami układu wydechowego.